Zdrowia. Terror homoseksualistów, a konkretniej to terror lesbijek. Subskrybujesz? Dziękuję. No to, co się w Ameryce dzieje, jaki jest terror homoseksualistów, szczególnie dla ludzi religijnych, to się w głowie nie mieści. No w Częstochowie jeszcze nie ma w Ameryce, no ale już nie jest tak daleko. Była taka sytuacja w Oregon. Oregon to jest, jak jest, tu jest Europa, tu jest Atlantyk, tu jest powiedzmy wschodnie wybrzeże, a tu jest zachodnie, Kalifornia, Oregon, na górze Kanada. No to Oregon jest właśnie tutaj pod Kanadą. No i tam była sobie ciastkarnia, taka piekarnia, no torty robiła, no i torty robiła. 5 osób tam pracuje z rodziny, ojciec, matka i prawie dorosłe dzieci, 5 dzieci żyje z tej ciastkarni, powiedzmy. No i przyszły dwie lesbijki, powiedziały, chcemy lesbijski tort. Ta chrześcijańska rodzina powiedziała, nie ma tortu dla lesbijek. No i się zaczęło. Dlaczego te lesbijki przyszły do tej ciastkarni i poprosić o ten tort? No okazało się, że jedna z nich miała, no obydwie mają po dziecku. Jedna miała dziecko bez męża, druga miała ślub i miała męża. No i ona przyszła, powiedziała, chcę taki sam tort, jak miałam na ten heteroseksualny ślub, a teraz chcę mieć na homoseksualny ślub. No i to ci powiedzieli, że nie zrobią. Jedna ta kobieta wróciła, matka jej, ta lesbijka została w samochodzie, matka przyszła, powiedziała, że tamta płacze, no i powiedziała, że dlaczego tego tortu nie może być. No to ci chrześcijanie powiedzieli, że to w Sodomie i Gomorze było tak napisane, w Biblii jest napisane, że nie można sypiać z facetem tak, jak się sypia z kobietą, no i że to jest bezeceństwo. Ta matka odpowiedziała, że no kiedyś też tak myślała, teraz to ma dwie homoseksualne dziewczyny w domu i teraz zmieniła zdanie. No i co teraz się nastąpiło? No nastąpiło to, że Sąd Najwyższy właśnie w Oregon, w tym stanie, zasądził $135 000 grzywny, odszkodowania można powiedzieć, 75 000 i 60 000 dla tych obydwu lesbijek. No a jak naliczył to? No one zaczęły wypisywać, jedna wypisała 80 stanów najróżniejszych emocjonalnych, nerwy, niespanie, otyłość, jedzenie, nerwica, jakieś głupoty, te szok i tak dalej. No wszystko, co mogła powymyślać, przez to, że nie dostała tortu, Sąd Najwyższy, ten stanowy, powiedział, że im się należy. No zbankrutowali po prostu biznes, zbankrutowali chrześcijan, ludzie zlikwidowali pracę dla całej rodziny, tak? Tylko dlatego, że wredne dwie baby, które chcą żyć ze sobą, miały ślub swój, jedna co najmniej miała ślub heteroseksualny, wybrała sobie do bicia chrześcijan i biznes. Także terror homoseksualny jest po prostu nieprawdopodobny. No i to wszystko się dzieje w ramach tak zwanego sprawiedliwości stanowej. No bo Sąd Najwyższy w Oregon wysłuchał tego wszystkiego i zasądzić 135 000. Oni ogłosili bankrupcję, no i nie mają pieniędzy, no i są ścigani na stopie prywatnej. No i to wszystko poszło do Sądu Najwyższego w Ameryce, w Waszyngtonie, no i Sąd Najwyższy powiedział, w zasadzie nie patrzył na to, tylko powiedział, że wrócił to do Sądu Odwoławczego w Oregon i powiedział, musicie to jeszcze raz przemyśleć. No jest to dosyć kontrowersyjna sprawa, no ale sprawa oczywista, no ale jak widać jednak homoseksualiści atakują, nieustannie atakują. Wybiorą sobie jakiś mały biznes, mają dziesiątki innych homoseksualnych ciastkarni, gdzie im chętnie zrobią, gdzie im wszystko zrobią. Nie, to idą i prowokują i robią szum,
rozum i prawo staje po ich stronie. Kto jeszcze staje po ich stronie homoseksualistów? GoFundMe. Jest ta strona taka GoFundMe, gdzie ludzie mogą dawać pieniądze na najróżniejsze sytuacje życiowe, jeżeli ktoś chce dać 5-10%. No i co tam te sweet cakes, te słodziutkie ciasteczka? Ludzie zaczęli wpłacać pieniądze, tam się pojawiło kilkanaście tysięcy i co zrobiło GoFundMe? Powiedziało, nie chcę mieć biznesu z nimi. No i oni zlikwidowali biznes z tymi ludźmi, którzy zbierali pieniądze dla siebie, czyli GoFundMe mógł powiedzieć, oczywiście, że my możemy zrobić, co chcemy, tak? Ale ci ludzie, jak powiedzieli, że oni nie będą sprzedawać tortu dla lesbijek, no to jest niedobre. To jest terror, to jest po prostu coś, paranoja jakaś. To jest po prostu paranoja. No, ta Melissa i Aaron Klein, właśnie cała ta rodzina, bardzo, bardzo miła rodzina ze zdjęć, po prostu została zamordowana finansowo. Została zamordowana finansowo, tym bardziej to nie jest już pierwszy przypadek. To nie jest już pierwszy przypadek. Było w Colorado, w Denver, w Colorado była taka sytuacja, że właśnie inny człowiek nie chciał no on to powiedział, że on ciasto czy ten tort sprzeda, ale nie będzie pisał żadnych tam homoseksualnych życzeń ani rysunków penisa czy dwóch penisów na tym torcie, nie będzie malował po prostu, powiedział, że homoseksualnych żadnych symboli nie będzie robił. No i też go zaskarżyli, też to sięgnęło do Sądu Najwyższego w Colorado, później sięgnęło do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w Ameryce, w Waszyngtonie, nie ma co robić, tylko rozmawiać nieustannie o homoseksualistach. No przecież to jest jakaś paranoja, żeby to się to stało. No w tym Oregonie, w Oregon polityka, czy stan Oregonu, oni tam w Portland jest jeden wielki syf kiła i mogiła, jak tam się pojedzie. Tam nie ma mrozu od tego Pacyfiku, to jest dosyć ciepło i to jest dosyć takie lewackie, socjalistyczne miejsce. Ja nagrałem jeden taki filmik właśnie na temat bezdomnych i właśnie rozmawiałem z bezdomnym w Portland, w Oregon. Tam srają na ulicach, tam po prostu ludzie przestali przychodzić do Śródmieścia. Śródmieście jest opanowane przez bezdomnych jakichś narkomanów pijących nieustannie na ulicach, śpiących w namiotach. Stan i miasto przynosi im po prostu pieniądze, jedzenie i tak dalej. Biznesy uciekają z tego Śródmieścia. Jest po prostu paranoja. I stan staje po stronie tych, którzy niszczą biznes. No to jest makabryczne. To jest makabryczne. No i stan mówi, że w zasadzie to wszystko była odmowa na podstawie seksualnych orientacji, no, a ci tłumaczą, że to nie było na... Że oni mają prawo po prostu wolności wypowiedzi, wolności wyznania. No, konstytucja to gwarantuje. No i teraz gdzie jest, dlaczego jedno prawo jednej osoby jest większe niż prawo drugiej osoby. No, na 50 stanów w Ameryce to 21, między innymi Colorado i Oregon, właśnie ma takie bardzo silne antydyskryminacyjne prawa, które niby zabezpieczają wesołków i homoseksualistów. No ale to prawo to po prostu jest nadużywane. To nie jest to, że to poprawia sprawiedliwość społeczną, czy po prostu uczciwość jakąś. Nie, no to jest po prostu wysysanie pieniędzy, 135 tysięcy, żeby debile sędziowie naliczyli za stresy moralne i jakieś szoki i tak dalej. No, a gdzie stresy moralne tych ludzi, którzy pracę stracili? Gdzie stresy moralne tych rodziców, którzy nie będą mieli pieniędzy na te dzieci, na studia i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu paranoja, że państwo działa rękę w rękę z wyłudzaczami. To jest
No jest to makabryczne, jest to po prostu przykre, jest to terrorystyczne i to nie ma końca. Nie ma końca. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tutaj jest guziczek, można nacisnąć subskrypcję. Dzwoneczek jest dzyń dzyń, codzienne filmiki. Wysyłajcie gdzie się da, na Facebook, na Wykopy, piszcie pytania, piszcie sugestie. No było parę sugestii, postaram się je pospisywać i powoli odpisywać. A tak to zapraszam na codzienne filmiki i do następnego.